Renault Initial Paris, czyli zapowiedź nowego SUV-a, crossovera, minivana w jednym. To będzie następca modelu Espace, który w produkcji seryjnej pojawi się już w przyszłym roku. Auto w tej formie studyjnej wygląda uroczo i nie na darmo nosi nazwę Paris. W końcu Paryż jest światową stolicą mody. To, co urzeka w tym koncepcie, to nie tylko kształt sylwetki, świateł, reflektorów, lecz także bardzo oryginalny pomysł na projekt dachu. Jeśli zajrzymy do środka albo patrzymy na dach z góry, widać na nim odwzorowaną mapę Paryża. W koncepcie Paris Initial Renault zdecydowało się na montaż silnika diesla. Ma on moc 130 koni. I prawdopodobnie ta jednostka znajdzie się również w wersji seryjnej. Oczywiście gama jednostek napędowych będzie znacznie większa. Silnik ten w koncepcie współpracuje z dwusprzęgłową skrzynią sześciobiegową. Co ciekawe, linia Initial, Paris Initial, będzie stosowana także w innych modelach Renault i będzie wyznaczała auta klasy premium, takie bardziej luksusowe, przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów. Oczywiście nie przypuszczam, żeby rozwiązania pokazane tutaj w tym aucie w całości zostały przejęte do modelu seryjnego, ale jeśli ta sylwetka zachowa taki właśnie kształt, można oczekiwać, że na rynku minivanów pojawi się naprawdę sympatyczny samochód.